Cześć, witajcie moi widzowie i górnicy. Z tej strony wasz dyżurny kryptoszczygar Baksi. W tym dzisiejszym odcinku zajmuję się nową koparką. W sumie nie jest ona już nowa, tylko jako nowa w sensie, że kolejna przywieziona przez jednego z moich przyjaciół widzów, którzy oglądają mój kanał. Pozdrawiam cię serdecznie, górniku, przyjacielu, prawda, Piotrku, bo to jest koparka Piotrka. I przywiózł ją, bo miał z nią dużo problemów, prawda, tutaj patrząc na ten stan techniczny. Jest to troszkę opłakany ten stan tej koparki. Przeróżne tutaj jakieś wszystkie rzeczy tak niepopodłączane. Wisi to wszystko tak trochę zaniedbane, ale dosyć niegłupia koparka, fajne ma parametry, tylko no nie mógł sobie z tą kopareczką mój właśnie ten Piotrek poradzić. Dlatego, że kupił ją 2 lata temu, tą kopareczkę, i no, zaczął tam kopać sobie na Windowsie jeszcze, tutaj ona jest oprogramowaniem Windowsa, zaczął tam sobie coś poustawiał, kopał cały czas Ethereum, ale miał problemy z paroma kartami i w sumie tylko działał na 3 czy 4 kartach, a pozostałe, prawda, w ogóle nie były podłączone, bo ciągle jakieś miał z nimi problemy. I przez ten czas, kiedy tak próbował sobie tam jakąś reanimować tą koparkę, no niewielkimi to pozytywnymi skutkami, więc oglądając, szukając różnych informacji w internecie, no znalazł mój kanał, znalazł możliwość, że pomagam, działam i mogę, prawda, coś tutaj pomóc przy jego sprzęcie. Odezwał się do mnie przez grupę na Facebooku naszą i oczywiście pomału się zmówiliśmy, skontaktowaliśmy i przywiózł tą kopareczkę do poprawienia, do prowadzenia do życia i żeby zaczęła funkcjonować tak, jak poprawnie powinna każda koparka ustawiona na HiveOS. No będę ją, tak jak widzicie, najpierw pierwsze zacznę od całego rozebrania, wyczyszczenia wszystkich elementów tutaj sprężareczką, no żeby te karty wszystko doprowadzić do życia, do funkcjonowania, wyczyścić i poskładać to dopiero do całości tak jak należy, doprowadzić ją do używania. Zainstaluję oczywiście na, tu mamy dysk SSD, zainstaluję na ten dysk, jak widzicie, HiveOS-a, ustawię wszystkie parametry i myślę, że będzie to dość fajna koparka, bo ona jest tutaj na płycie Biostara, bardzo dobra płyta do miningu, polecam takie płyty, sam u siebie w jednej koparce wam posiadam. I moi drodzy, są tu karty GTX-y, wszystkie są 1070 z tego co widzę. Dwie są podobno GTX 1070 Ti-e, a pozostałe 4 są zwykłe. I tutaj tak, gigabajta są to 4 karty GTX, a dwie są oczywiście tutaj Palita chyba. Tak, GeForce Palita są to GTX 1070. No, dość fajny zestaw. Ryzery, z tego co tutaj widzę, to podjadę wam tu kamerką. 9 S-ki są. No fajne Ryzery, bardzo dobre, na obecną chwilę jedne z najlepszych Ryzerów, jakie się stosuje i montuje w kopareczkach, więc no tutaj nie powinno być jakichś dziwnych problemów, chyba żeby któryś był jakiś tam niesprawny technicznie. I do tego tu jest zasilacz jakiś tu Platinum LC Power, nie wiem czy mi tutaj kamera dobrze pokaże, ale postaram wam się jakoś tu ustawić tą kamerkę. O, jest Platinum Series. A tutaj z drugiej strony podjadę wam pokazać, tylko żebym miał ewentualnie ustawienie. O, jest LC Power, z drugiej strony wyświetlone. Jest to Platinum akurat zestaw zasilacza, więc myślę, że będzie no, parametrowo dość dobrze wystarczający, bo wygląda na dość konkretny, masywny i jeszcze sprawny, mam nadzieję, bo przynajmniej do tej pory ta koparka na tych 4 kartach cały czas pracowała Piotrkowi, więc powinna dalej również pracować. No przejrzę to wszystko, rozbiorę, przeczyszczę, przekonserwuję, posprawdzam jak ona się po złożeniu będzie zachowywać i oczywiście HiveOS, kalibracja kart, wszystko i ustawienia w HiveOS-ie i zobaczymy jak ona będzie mu mogła kopać. No on w tej chwili cały czas kopał ETH, ale tak jak mówię, no 1070 w tej chwili do ETH to są najmniej rentowne,
no nie ma bardzo sensu na nich kopanie ETH na dzień dzisiejszy, więc lepiej kopać no, czy Greena, czy Bema, czy jakieś inne w Equihashu algorytmy, w algorytmie, przepraszam, coiny i tak, żeby no, była jak najbardziej sensownie wykorzystana i rentownie, no bo tak jak powiedziałem, no, te karty są dość dobrej klasy, ale trzeba po prostu troszeczkę parę różnych zmian porobić i będzie wszystko ok. Ja po przeczyszczeniu no, robię aktualizację BIOS-u w tej płycie BIOSTARA, no bo to na pewno nie było robione. No i dopiero wszystkie karty odpalę, skonfiguruję całą płytę BIOSTARA i przede wszystkim wszystko poustawiam, więc sprzęt powinien być dość dobrej klasy, działający i funkcjonujący na dalsze jego potrzeby tutaj Piotrka. Więc, moi drodzy, ja zabieram się do pracy czyszczenia, przeglądu i konserwacji tej kopareczki i dalej już w kolejnym ujęciu będę pokazywał, jak ustawiam BIOS płyty głównej, jak ustawiam potem już HiveOS-a, prawda, odpalanego na tej kopareczce i będziemy na bieżąco obserwowali całe poczynania przy tej koparce. Więc ja działam i zapraszam dalej do oglądania. Moi drodzy widzowie, koparkę tutaj dla górnika i kolegi, jak i też widza z naszego kanału tutaj Piotrka wyczyściłem. Całe, wszystkie elementy zostały przeczyszczone. Najpierw wiadomo, dobre sprężarką powietrzem, później wszystko na bieżąco poprzeglądałem, przesmarowałem tam, gdzie konieczne było i cały stelaż, wszystko od nowa wyczyszczone, złożone i tak jak widzicie, udało mi się całą tutaj ładnie poskładać, wszystkie karty pomontować tak jak powinny wyglądać i podłączone poprawnie wszystko na elementy tutaj poprzypinane, poustawiane i kable wszystkie podłączane należycie. Czekałem troszkę na przewody dodatkowe do SATA, które musiał mi Piotrek, prawda, dosłać, bo niestety zabrakło mi tutaj jednego przewodu, no wyposażeniu już nie było na tyle i zrobiliśmy przez przejściówki z Molexa na SATA. Mam nadzieję, że po jednej tutaj karcie akurat podłączyłem tak, no to mam nadzieję, że to wystarczy i będzie to funkcjonowało, no a w razie czego, no to ewentualnie będziemy szukali innego rozwiązania, jeśli by przyszło, że coś tam nie będzie do końca poprawnie. Na dzień dzisiejszy to sprawdzimy w ten sposób, że tak właśnie popodłączałem i wszystkie tutaj na górze karty oczywiście mają podłączenie zasilania do PCI Express i tutaj na pokładzie mamy 4 karty 1070, te gigabajta i dwie są karty, tak jak widzicie, 1070 Ti. To są palita karty, te dwie skrajne, tu je założyłem. Ta z tej strony, tak jak widzicie, pokazuje, to jest 1070 Ti. Nie wiem, czy tu uda mi się Wam pokazać ostrością, żeby obraz, no nie bardzo się chce kamera nam tutaj skalibrować, więc zobaczymy to w HiveOS-ie po zainstalowaniu, więc mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Tutaj, tak jak widzicie, kable wszystko poprowadziłem tak, żeby było swobodnie, dojście wszędzie i powietrze przechodziło. I tutaj z tej strony właśnie mamy tą 1070 Ti, palita karta oczywiście, tak jak widzicie, on tutaj nawet pisze 1070 Ti, prawda, model GTX 1070, ta ma 1070 Ti, tak, 1070 Ti. Nawet proszę, po prostu podjadę bliżej tutaj Wam kamerą na wentylatorze. Jest to napisane. No, proszę o ostrość kamerka. No, jak jest tak blisko, to ona się nie chce złapać. O, teraz troszeczkę lepiej jest. To dysk SSD tu założony jest na dole, więc wszystko jest w porządku. Tylko jeszcze musiał mi właśnie, jak dosyłał mi przewody, to jak rozebrałem tą kopareczkę jego i wziąłem to wszystko, zacząłem składać, to mówię, gdzie są te przewody? Tu brakowało przewodów do zasilania sekcji PCI Express. Są tu potrzebne kable Molexy. Jeden i tu jest drugi, prawda? Próbuję Wam jakoś to kamerą tutaj pokazać. O, jest tam, prawda, dodatkowy przewód, drugi, żeby to
płyta miała zasilanie do sekcji PCI Express, więc musiałem czekać na te przewody, bo miał je w wyposażeniu w zasilaczu, tylko po prostu poprzedni i monter, który składał mu tę koparkę, po prostu uznał, że jest mu to niepotrzebne, zbędne, nie potrzeba, żeby ta płyta miała dodatkowe zasilanie. No po prostu litość mnie bierze nad takimi fachowcami. Jeśli dostają mu przewody, a jest jeszcze coś do podłączenia, no to najlepiej wziąć, wrzucić do pudełka. I potem dlatego się dziwił, dlaczego tylko pracowało 4 karty, a nie, prawda, 6. Cały czas z nimi miał problemy, nie mógł, prawda, działać i kopać na 6 kartach. No jeśli nie ma dodatkowego podłączenia zasilania do sekcji PCI Express, no to żeby nie wiem jak kombinował, to te karty nie wystartują. Bo muszą mieć dodatkowe, płyta musi mieć zasilanie. Ale no dobrze, no. Wiele takich mamy fachowców, którzy uznają się, że są specjalistami od składania koparek. No ale jak potem te koparki wracają do mnie i tutaj, żebym je dopiero doprowadził, no to po prostu zastanawiam się, dlaczego oni się nazywają fachowcami. Nie jestem ja alfą i omegą, też wiele rzeczy sam się uczę i poznaję, ale no podstawowe rzeczy składania komputera czy koparki, no to już jest takie minimum, które musimy wiedzieć, żebyśmy złożyli poprawnie całą koparkę. No to myślę, że tutaj w sumie na tym będę się tutaj z tego ujęcia tyle chcę Wam pokazać. Kopareczka już jest przygotowana. Ja zasilacz mamy na samym dole. Tutaj tak jak Wam pokazuję, o, jest wszystko w porządku, tam podłączone, wszystko przypięte, przykręcone. Więc kopareczka już jest w całej okazałości. Więc zaraz siadam i moi drodzy, będę ją tutaj BIOS wrzucę najnowszy do płyty głównej. Poustawiam całą konfigurację BIOS-u. No i oczywiście odpalamy HiveOS-a, startujemy, bo już HiveOS-a zainstalowałem na dysku SSD i startujemy i działamy. Zobaczymy, jak te karty się zachowują przy kopaniu tam podstawowych algorytmów. Moi drodzy, koparkę przyniosłem na stanowisko pracy. Podłączyłem do niej monitor, podłączyłem klawiaturę, podłączyłem internet i wpiąłem do USB pendrive'a z najnowszym BIOS-em do tej płyty głównej. A jest to płyta główna BIOS-TARA TB250-BTC. Bardzo dobry, udany egzemplarz płyt głównych do miningu. Sam u siebie, ja mam wersję taką samą, tylko że jeszcze z literką Pro. Bardzo dobrze się sprawuje, już pracuję drugi rok bez żadnych jakichś problemów i sam kupiłem ją używaną, bez żadnych problemów funkcjonuje dalej. Bardzo stabilna płyta. Ok, odpalam sobie koparkę. No w tej chwili akurat mam ustawioną kamerę na monitor i pojawia mi się coś takiego. Przytrzymujemy przycisk Delete, oczywiście, żeby wejść do BIOS-u. I tak jak widzicie, jest TB250BTC i mamy tutaj BIOS z sierpnia 2017 roku. No jest to dość stary BIOS, więc trzeba oczywiście, bo w tej chwili ostatni, jaki był najświeższy do tej płyty, to jest 2018. Więc trzeba teraz F12 wybieramy i mamy BIOS Flash. Naciskamy sobie F12 i tutaj zgłasza mi się tylko jeden dysk, tak jak widzicie, bo jest podłączony tylko sam pendrive. Naciskamy Enter i wyświetla mi się, widzicie, BIOS z 2018 z kwietnia 13, najświeższy jaki był dostępny ostatnich, prawda, BIOS-ów. No i wybieramy, że to jest tak, ten chcemy. I pyta nam się, czy mamy sflashować. Tak, Y potwierdzamy i czekamy. W tej chwili się oczywiście upgrade'uje nam BIOS do najnowszej wersji. No, musimy chwilę poczekać, bo to musi nam się ładnie wgrać ten cały BIOS. Oby tylko nam prąd nie wyłączył się, no bo wtedy byłaby katastrofa. No ale to już tyle, co robiłem tych płyt. Upgrade'owałem, to jeszcze w życiu mi się nie trafiło, żeby mi się prąd wyłączył w trakcie upgrade'owania BIOS-u. Chwilę jeszcze musimy poczekać. On w tej chwili się czyści, ten stary, zostaje usunięty. I teraz już się programuje nowy. Wszystko jest pokazywane, informacja cała wyświetlana, co wykonuje oczywiście w tej chwili płyta. Jeszcze trochę i będzie za chwilę zakończone.
Biostar bardzo udane robi płyty. Ja jestem zadowolony ze swojego egzemplarza, ale też już przez ręce przerzuciłem kilkanaście koparek z płytami Biostara. Bardzo ładnie, stabilnie pracują kopareczki z tymi płytami. I już został upgrade'owany i oczywiście czekamy, żeby nam płyta się uruchomiła na nowo. I musimy na nowo wejść do BIOS-u oczywiście, żeby wszystko skonfigurować poprawnie. Co tam się wyświetliło? Jest. OK. Tam się okno wyświetliło takie chwilowe, nie wiem czy zauważyliście, ale trzeba było tam potwierdzić Y-kiem, żeby nam się zakończył proces instalacji. W tej chwili się koparka uruchamia na nowo. BIOS cały został zainstalowany i on teraz się ustawić musi do wykrytych elementów na koparce. Więc płyta kilka razy tak po prostu wyłączy się, włączy się i aż dopiero wystartuje na nowo. O jest, już jest inne w ogóle szata startowa, tak jak widzicie. I też delay przytrzymujemy, żeby nam się pojawiło oczywiście od nowa środowisko BIOS-owe. Mamy, widzicie, z kwietnia 13/2018 jest najnowszy BIOS zainstalowany na tej płycie. I teraz co robimy? Moi drodzy, musimy sobie tak, tu mamy main, popatrzymy na te na dole kwadraciki, mam nadzieję, że kamerka tu wam wszystko poprawię. Tu mamy te kwadraciki menu i poruszamy się tylko po tych kwadracikach, a potem teraz tak, przechodzimy na prawo kursorem i Adventures. Moi drodzy, jesteśmy w tej zakładce ACPI Setting, czyli Adventures tutaj. To jest menu całe główne, czyli main, Adventures, chipset, bot, security, One i Save i Exit, czyli ostatnie to jest do zapisu wszystkiego. I jesteśmy w tej Adventures i wybieramy tutaj ACPI Setting, wchodzimy sobie i tutaj co wybieramy? Wybieramy sobie, tu patrzymy tak jak fabrycznie jest poustawiane, to jedynie tu zmieniamy sobie, patrzymy czy Restore AC Power Loss jest na on, żeby zawsze nam startowała po zaniku prądu, czyli ustawiamy Power On. Tu więcej nas już nie interesuje. Escape'em wychodzimy. Smart Fan Control. Tu ustawiamy sobie, moi drodzy, auto. I tu ustawiamy sobie manual quit. Ja ustawiam quit zawsze, jeżeli control mode, bo tu wystarczy, żeby ten procesor jak najmniej, prawda, ten wentylator na procesorze się szumiał i pracował, bo to w domu będzie pracowała ta koparka, to żeby jak najciszsza była. Wychodzimy z tej zakładki escape'em. Tu zobaczymy, co tu jest. Tu serial port, to nas nie interesuje. Hardware monitor, no to temperatury. Tu możemy sobie ustawić krytyczną 85 stopni na procesor. Ja tak ustawiam maksymalnie 85, więcej nie wolno, żeby prawda było. Network Star Configuration, to tutaj nie ruszam tego. Tutaj również tej zakładki NVN konfiguracja nie ruszam. Onboard PCI SATA Controller, również nie ruszamy tutaj nic. USB, no USB to jedynie co bym tutaj ustawił to... Legacy Support, to... w sumie to bym nic nie zmieniał. Tak jak fabrycznie tu jest, nie ruszam tego. CPU, prawda, czyli od procesora. No to w sumie tak jak mamy, wszystkie rdzenie, żeby były aktywne. Intel Virtualization jest enable właśnie włączone, więc tu nic nie zmieniamy. SATA. SATA, tu tylko SATA. Hot Plug and Play, żeby był, czyli enable ustawiamy. I widzi nam oczywiście dysk podłączony Kingstona 120 GB. I teraz wychodzimy. Przechodzimy na dole do kolejnej chipset zakładki. Tutaj mining mode, widzicie, jest mining mode, ustawione ma być enable. I teraz wchodzimy sobie tutaj. Tu mamy od LAN-u, czyli musi być włączony LAN, mamy aktywny. I teraz od systemu właśnie kart graficznych, PCI Express Configuration. I tutaj sobie patrzymy, co tu mamy. Tu mamy enable i tu, aha, właśnie. I teraz PCI Speed Gen 2. Tak jak pamiętajcie, w poprzednim materiale robiłem film o koparce
na RX-ach 5700 z płytą Asusa, miningówką. Też rozmawialiśmy tam i pokazywałem, żeby były Gen 2. To samo tutaj. Ustawiamy wszędzie na wszystkich PCI Express Gen 2. To ma być właśnie tak skonfigurowane. Speed Gen 2 i tu ostatnie Gen 2. Nie na auto, nie na jakieś inne konfiguracje, tylko, moi drodzy, wszystko Gen 2. Wychodzimy. Audio wyłączamy. Niepotrzebny nam jest żadny dźwięk, bo nie korzystać będziemy z tego. Tu kontrol zostawiamy tak jak jest, nie zmieniamy, bo to nam jest do szczęścia niepotrzebne. SATA Agent Configuration. Co tu jest? Intelowska. Ustawmy sobie na auto. Tu mamy 8. Tu jest włączone. Aha, above 4G mimo BIOS. Musimy to włączyć sobie, nie disable, tylko enable, żeby nam widziało więcej niż 4 karty, bo tak to tylko będzie nam widziało po prostu 4 karty na pokładzie. To ma być aktywne. I tutaj też Max Link Speed Gen 2. To musi być aktywne w ten sposób ustawione. Max Link Speed Gen 2, żeby to było. Tu pozostałe zostawmy tak jak jest, nie będziemy już nic przestawiać. I teraz tak, butowanie. I tutaj musimy sobie wejść. Tak, pierwsze to musimy zobaczyć fastboot. Tak, żeby nam było ustawione na enable. I teraz, moi drodzy, CSM support, enable. Musimy wejść i tu poustawiać właśnie butowanie z dysków. Nie UFI and legacy, tylko samo legacy only ma być. I wszędzie other device legacy. Wszędzie legacy, bo żeby nam zobaczyło oczywiście HiveOS-a, bo inaczej no to nie wykryje nam po prostu instalacji HiveOS-a. I teraz tu mamy już wszystko poustawiane. Myślę, że tu już więcej bym nic nie przestawiał. Jeszcze przejrzymy tu na dole. Tu ma być nie UFI. Okej. Dobra. No myślę, że już to powinno być dobrze. Już powinny się te nam ustawienia wszystkie ładnie zapisać. Przejdziemy do następnej tutaj security zabezpieczenia. To nas nie interesuje. Tu są ustawienia jakieś do memory, voltaże. No to zobaczmy tutaj, co tutaj jest ewentualnie. Tu jest wszystko na auto. Voltaż na auto. Tutaj wszystko idzie na CPU, więc zostawiamy CPU. Tutaj power do zasilania procesora. No to też jest w sumie wszystko automatyczne, nic nie zmieniam. I memory podłączone, widzi nam kości pamięci, 2133 MHz, jest wszystko rozpoznawalne. Jak najbardziej 4 giga pamięci tutaj na pokładzie. OK. I teraz zasejwujemy to wszystko, czyli na samym dole ostatnia zakładka. I robimy save change i reset. No i zobaczymy, czy nam się wszystko zapisało i czy nam wystartuje poprawnie cała płyta. No teraz czekamy oczywiście po zasejwowaniu wszystkich ustawień. Zobaczymy, czy nam wszystko poprawnie się pojawi na ekranie. No, obraz mam. OK. I startowanie HiveOS-a też mam. No to czyli chyba ustawiłem poprawnie i HiveOS uruchamia się na nowo wszystkimi konfiguracjami już podłączone do internetu. Wykryło nam 6 kart GPU NVIDIA Drivers. Łączy się z serwerem. No i już HiveOS nam wystartował. Mam tutaj oczywiście, postaram wam się kamerkę teraz zbliżyć. O, mam karty dwie 1070 Ti i cztery karty 1070 normalne, czyli bez oznaczenia Ti. No i wszystkie sześć są wykryte. Teraz wystarczy, tak jak widzicie, wpisać rig ID i oczywiście hasło do koparki i koparka nam się pojawi już wtedy na ustawieniach, na konfiguracji tam dla Piotrka, całej jego kopalni. Ja to zaraz to zrobię i zaraz oczywiście już będziemy pracowali z panelu HiveOS-a. Moi widzowie, po uruchomieniu koparki poprzedniego dnia
poprzednich ujęciach pokazywałem, że udało mi się, zainstalowałem HiOS-a, zrobiłem BIOS-a na płycie głównej, skonfigurowałem wszystko jak należy, ale koparka wystartowała, HiOS zlokalizował mi wszystkie 6 kart, tak jak tutaj oczywiście Wam pokażę. I co dalej, moi drodzy? No, wystartowały karty. No, zacząłem sprawdzić, chciałem kopanie na algorytmie Edhash przy kopaniu ETC i zaczęły się dziwne sytuacje, bo koparka, te karty tutaj, które są, czyli 4 1070 zwykłe gigabajta i dwie palita 1070 Ti, no, zaczęła dość dziwnie kopać, bo były dość wyniki rozbieżne na tych kartach. I mówię, no coś jest nie tak. No Ryzery, te, które tu były założone, dziewiątki S-ki, tak jak Wam tu pokażę, wymontowałem je, bo dość dziwnie świeciły, bo świeciły tylko poprawnie dwa Ryzery, a cztery to poświeciły się kontrolki te na pomarańczowo, a nie świeciły się w ogóle te niebieskie standardowo, które muszą być, bo Ryzery mają podwójne świecenia. No więc mówię, co jest nie tak. No to poświęciłem sobie tutaj więcej uwagi do tej koparki. Wymieniłem Ryzery na 8C, no bo nie miałem akurat już żadnych dziewiątek takich, żeby tu zamontować, ale 8C sprawne całkowicie, działające elegancko, bo były to Ryzery wyjęte z mojej koparki, które testowałem, miałem wcześniej w zapasie i wszystko działały w mojej koparce bez żadnego problemu, więc tutaj mówię, założę je oczywiście do tej kopareczki. Wymieniłem, no to te karty, owszem, wszystko już zaczęły się świecić poprawnie, zaczęło się tam kopanie, ale efektywność kopania na dwóch kartach w ogóle mi się nie powiększyła. I zacząłem sobie robić testy na ETH, prawda, tam kopaniu ETC w algorytmie ETH i dalej mi nic nie dawało to zmiany OC, ustawianie, wszystko. Zupełnie mi nie dawało to żadnego efektu, moi drodzy, w stosunku do poprawy jakiejś tam jakości tego wszystkiego, żeby zwiększało się. Więc zacząłem sobie testy robić, pokażę tutaj na ekranie monitora. Zrobiłem sobie testy na, spróbuję sobie pokopać EquiHash algorytm. O, ustaw się ostrość, o jest. I na Zergpoola wrzuciłem do kopania EquiHash 192. I moi drodzy, tak, odświeżę sobie. O, zaraz zobaczymy, niech się odświeży mi koparka. Dodałem jej komendę. Mamy, widzicie, ustawione wszystkie 6 kart. OC im poustawiałem, akurat teraz się odświeża. OC im teraz, widzicie, poustawiałem od razu, takie jakie jest wymagane, ale zobaczcie, jakie są wyniki. Trzy karty mają dość w miarę optymalne, prawda, sole, 32, 33, 30 soli, a pozostałe, znowu jedna ma 28,90, a dwie ostatnie same dolne mają po 21,20 soli. No to jest bardzo duża rozbieżność tych wyników, czyli po prostu te dwie karty, są to akurat 1070 GB, który tutaj wyświetla się, o 1070 GB, i one, czy nawet i podnosiłem im OC, zmieniałem napięcia, wszystko. Nic to nie zwiększało efektu poprawy. Po prostu są niesprawne. Nie kopią pełną mocą, mają jakiś problem wewnętrzny. One były odłączone wcześniej w ogóle od tej koparki. Piotrek w ogóle kopał na nich, po prostu nie kopał bez nich, przepraszam. Czyli kopał czterema innymi kartami, czyli dwie te 1070 Ti palita i 2 GB pozostałe karty, one mu kopały, a te dwie były wyjęte, bo z nimi miał jakieś właśnie dziwne sytuacje. Więc tutaj również, tak jak widzicie, w tej chwili ta koparka powinna mieć w EquiHashu w tej soli, tak, no powyżej 180 soli powinna mieć efektywnego kopania, a ona, tak jak widzicie, ma no 160 6 soli w tej chwili efekt kopania w tym EquiHashu. No to no jest duża rozbieżność tych wyników. No 167 teraz po odświeżeniu. No, no nie ma jakichś tam relatywnych, ale dwie karty mają bardzo zaniżony wynik i te pozostałe też dwie, w sumie no jedna jeszcze, czyli trzy by można powiedzieć, trzy karty no troszeczkę
nie do końca mają te parametry, bo powyżej 30 soli to powinny mieć wszystkie, bez żadnego problemu. I najnowsze sterowniki, najnowszy obraz HiveOS-a, więc no tutaj powinno być to wszystko rewelacyjnie, a tak do końca nie jest, więc wydaje mi się, że no te karty na pewno są niesprawne. Nawet konsultowałem się z Piotrkiem, rozmawialiśmy, no i ma sobie je wysłać, bo jeszcze są na gwarancji przynajmniej do końca przyszłego stycznia, prawda, 2020 roku, więc póki jeszcze ma ten czas, możliwości wymiany ich i zgłoszenia do reklamacji, no to trzeba skorzystać, no bo po prostu później no to już przepadnie to i trzeba będzie kupić te karty drugie, no bo już nie będzie można ich naprawić, przynajmniej w ramach gwarancji. OC jest poustawiane, nawet tutaj, prawda, tak jak widzicie, pokażę wam, o, poustawiałem wszystko jak należy do tego EQH-a, 100 na Core, 900 na memory i voltaż po 113, nawet mógłbym dać mniej, ale no to już mówię, no chcę zobaczyć przy większym napięciu, czy będzie to coś zmieni się w wartości i poprawi, ale no widzę, że raczej się bardzo nic nie zmieniło, a efekt po prostu kopania jest na tym samym poziomie, 167 soli kopie nam w EQH-u, 192 na 7. I tutaj jest ustawione kopanie na zerk pula, więc pokażę wam, że koparka mi się tutaj akurat testowo ustawiła na moim zerk pulu, to ja sobie tam kopę. Zaraz tutaj zjedziemy, niech mi się pojawią koparki. O, tutaj jest. O, i teraz szukamy sobie algorytm, mamy. I mamy tutaj obydwa, widzicie, 190, dwójki, dwa razy koparki, bo jedna jest moja, a jedna jest tutaj ta wpisana testowo. No i jedna ma 169, druga ma 129 soli. Ta mniejsza, no to jest moja akurat, bo w tej chwili tam tak ustawiona, a ta 169, no to jest właśnie Piotrka, ta koparka, która w tej chwili tam pracuje i kopie. Aczkolwiek i tak ona jest zaniżona, bo powinna mieć powyżej 180 soli przy kopaniu tutaj w tym algorytmie. Ja w tej chwili, tak jak widzicie, kopę sobie na zerk pulu wszystkimi swoimi GTX-ami, jak i też Atminerami. Cały czas tutaj sobie kopę i co tak 42 godziny mam wypłatę i przychodzą mi BTC oczywiście wypłaty. No na razie sobie chwalę tego zerkula i wydaje mi się, że no będę sobie tutaj dłużej po prostu pokopać, chcę, żeby ile się uda ukopać, to tyle będę miał oczywiście na swoim wallecie ukopanego. Dalej, co jeszcze chciałem tutaj, zerknijmy z powrotem na tą kopareczkę jego. Odświeżam. No 166,9, tak jak widzicie. No i wszystkie karty w miarę działają, tylko tak jak mówię, przepraszam, że ruszam tą kamerką, bo ręką akurat trzymam gameballa, ale tak, no jest. I te ostatnie dwie mają bardzo zaniżony wynik, po 20,80 i 50 sola na kartę, no to dość jest nisko. I teraz zerknijmy sobie tutaj na HiveOS-ie, mam pobór prądu 642, tak mi pokazuje waty, a w rzeczywistości na watomierzu, zaraz zerknijmy, widzicie 744, ale to mam włączony monitor, a spróbuję wam jeszcze pokazać, wyłączę monitor, bo tutaj widzicie, jest włączony monitor, żeby to obraz wam przekazać, ale go wyłączyłem. I teraz sobie podjedziemy z powrotem na watomierz. I rzeczywiste zużycie mamy około 730 watów przy kopaniu akurat tego algorytmu EQH 192. No to dość jest dobre zużycie, optymalne, ale no hash rate jest nieoptymalny, bo to jest właśnie bardzo dziwne, że zużycie prądu jest tak, jakby wszystkie 6 kart nam pracowało, tylko tyle, że te dwie pracują nam bardzo, bardzo oczywiście zaniżając ten wynik i nie są, prawda, te karty dobrze, coś z nimi nie jest poprawnie. Są to karty, już lokalizowałem, to jest jedna ta karta, tutaj pokazuję i testa, i tutaj ta druga też. To są te dwie karty, które są niesprawne, pozostałe tu, te dwie tu działają w porządku i te zewnętrzne dwie również działają w porządku. Rizery są wymienione na te 8C, bo takie akurat miałem na stanie. No, poprawiło się stabilność, lepiej pracuje koparka, no, na pewno są dużo lepsze parametry, ona będzie mogła teraz wyciągać, ale tak jak mówię, te dwie karty mają sam dalej kłopot i trzeba się będzie nad nimi zastanowić, szybko je wymienić i doprowadzić, żeby ta kopareczka pracowała jak należy, z najlepszymi efektami.
Płyta, wszystko działa już stabilnie, ustawiona, zasilacz, wszystko spokojnie sobie tutaj daje radę. Wszystko tu jest doprowadzone do funkcjonalności i tam jeszcze jakaś kosmetyka przewodów z tyłu została, żeby je oczywiście poprzypinać, poukładać jakoś, żeby było jak najbardziej tutaj ładnie to zrobione i bezpiecznie. No reszta taka już kosmetyka, ale praca już koparki jest normalna, HiVOS pięknie się zachowuje na kopareczce. No kwestia oczywiście jeszcze jakichś tam poprawek, między innymi odnośnie tej koparki, i będzie wszystko już wtedy poprawnie. Wiadomo, że na tej koparce no, kopanie ETC czy ETH no, to na dzień dzisiejszy nie jest bardzo zalecane, bo no, nie jest ono dochodowe. No, najlepiej kopać jest w innych algorytmach, bo te karty są bardziej dedykowane właśnie do tych Equihashów, czy tam jeszcze jakichś tych BEMów, nie BEMów. No, takich tych coinach, prawda, i algorytmach można sobie co będzie lepiej podziałać, bo te karty bardziej będą lepiej funkcjonowały nam, te 1070 i zwykłe, jak i Titanium. Okej, z ciekawostek Wam coś pokażę. Dziś, prawda, na Discordzie tutaj Jacek coś takiego rzucił nam temat. Jest to tak zwany adapter do laptopa. Zobaczcie, to kosztuje to $79. Na AliExpress jest to do zakupienia. Można sobie to kupić. Dam link pod filmem. Ktoś jak będzie zainteresowany. I ten adapter kupujemy po to, że możemy tu założyć zewnętrzną kartę do laptopa. I na przykład zewnętrzną kartę GPU, czyli na przykład możemy sobie kupić jakąś 1070, możemy sobie kupić jakąś tam Radeonkę, tych nowych na przykład 5700 czy 5500. I tutaj, tak jak widzicie, wyposażenie, kable, wszystko. Tylko no tu niestety jest mały ból, że oprócz tego adaptera musimy jeszcze kupić zasilacz. To jest normalny zasilacz ATX-owy, bo żeby transmisję będziemy mieć z laptopem i będzie nam widziało to urządzenie się z laptopem, żeby zainstalować sterowniki, skonfigurować wszystko, ale moi drodzy, żeby no to ruszyła tam na karta, no musimy założyć zasilacz zewnętrzny i to kupujemy zwykły zasilacz ATX-owy do komputera, nie musi być jakiejś najwyższej półki, no, ani mocy jakichś mega, no bo wystarczy nawet 550 zasilacz i już tu będzie śmigała nam ta karta, jaką byśmy nie kupili, tylko tak jak mówię, no czyli tu mamy $79 plus zasilacz, no i plus jakoś przesyłka, wysyłka jest prawda, w Stanach mamy 57 centów, a w Europie no chyba to już jest koszty z wysyłką. Więc jest to taka ciekawostka. Jest tutaj cały opis specyfikacji, tak jak widzicie. Po polsku można będzie sobie tutaj przeczytać, że to ma do 220 W maksymalnie interfejs może być obciążony, czyli tyle, ile karty GTX i prawda 150 obsługa miękkiego przełącznika jakiegoś funkcji i PCI Express 16 pełna jest przepustowość, tak jak tutaj wypisane. Więc sześciopinowe zasilanie dodatkowe jest potrzebne, tak jak widzicie, tak jak do Razera, czyli to jest tak jakby zewnętrzny Razer do laptopu. Normalnie go podłączamy do laptopu, jest zabudowany i sobie możemy wtedy funkcjonować i coś tam, prawda, działać i kopać. Jeśli ktoś no, chce mieć taką namiastkę koparki, prawda, może sobie kupić takie coś, potestować, zobaczyć, kupić jakąś kartę tam graficzną, zewnętrzną, taką jak do komputera stacjonarnego i ewentualnie się po prostu pobawić małego górnika, żeby sobie podziałać. Link dam Wam pod film, prawda, odnośnie tego sprzętu i każdy jak będzie chciał, to oczywiście przez święta sobie zamówić, po świętach przyjdzie Wam z AliExpress oczywiście oferta. No może się komuś to przyda, prawda, taka informacja, dlatego Wam tutaj to o tym właśnie chcę powiedzieć. Chcę Wam też przekazać inną ważną informację. Ci, którzy kopią na Nighthashu, proponuję Wam po prostu no, na razie się mocno trochę wstrzymać z kopaniem Nighthasha, bo Nighthash ma małe problemy z wypłatami przy starych kontach, przewalutowywaniem, przerzucaniem na nowe konta i w ogóle no, troszeczkę tam się zmieniają zasady, prawda, tego obliczania, więc jest, tutaj też link dam pod materiał o tym problemie, bo to na RegPanda akurat było już informacja taka dość obszerna, można sobie obejrzeć u niego materiał i powiem szczerze, że ci, którzy kopią na Nighthashu, proponuję Wam po prostu zakończyć kopanie na razie, przynajmniej się wstrzymać,
przełączyć się nawet na ETC czy na jakieś inne coiny, zależy jaką kopareczką tam sobie kopiecie, czy GTX-ami, to nawet na pula jakiegoś coś sobie kopać. A te pieniądze, które wam się ukopały na tym, prawda, Nighthashu nowym, który jest, to proponuję wam oczywiście jak najszybciej sobie zrobić zlecenie wypłaty. Działają wypłaty, bo dziś, prawda, pomogłem jednemu górnikowi, zrobiliśmy zlecenie wypłaty i w ciągu w sumie niecałej pół godziny już miał na swoim portfelu, więc proponuję szybciutko robić wam wypłaty z Nighthasha, ile tam macie ukopane, nieważne, byleby tylko zrobić zlecenie wypłaty i wypłacać tego Nighthasha i na razie po prostu podziękować za współpracę Nighthashowi. Dopóki się te sprawy u nich nie wyjaśnią do końca, nie poprawią, nie ustabilizują, to na dzień dzisiejszy proponuję wam po prostu na razie się wstrzymać z kopaniem w Nighthashu, bo żebyście nie byli potem zaskoczeni, że wam jakieś środki nie przeleją albo po prostu przepadną i wtedy będziecie mieli żal do tego, bo kopaliście i w sumie wam to pójdzie na marne, więc dlatego informacja taka ważna, myślę, w tym materiale ostrzegawcza. Uważaj na Nighthasha na razie, po prostu uciekać z niego i na razie wstrzymać się ze wszystkim kopaniem, wypłacać ile się da, co się ukopało i przechodzić na inne pule, takie gdzie można normalnie sobie kopać. No mają jakiś tam kłopot, coś przeliczaniem, coś przewartościowali swoje możliwości finansowe firmy, więc lepiej dmuchać na zimne, niż później się obudzić z jakimś problemem i mieć pretensje do nie wiadomo kogo, że tak się stało, a nie inaczej. Zerknijmy jeszcze na koparkę, czy działa stabilnie. No jest w porządku. Tak jak widzicie, 166 soli leci nam w Equihashu. Tak jak widzicie tutaj, moi drodzy, tu to pracowała mi całą noc. Załączyłem ją i bardzo ładnie, stabilnie pracowała. Nic się nie było zerwań. No teraz to dopiero ją widzicie, teraz odpaliłem przed nagraniem i dopiero niewiele tam pojawiło się tego postępu. Tak jak tutaj, o, pokażę wam, jest. Dopiero jest tutaj tego troszkę tego paska. Ale no, na razie jest, działa. Kopie mi w miarę fajnie, jest na zerpulu, mówię, zostawię ją, niech sobie popracują. No wszystkie karty się wykryły 6, ale no mają problem tylko te dwie ostatnie gigabajta, które trzeba będzie oczywiście wymienić, zgłaszając je do serwisu. Ale to już Piotrek sobie oczywiście z tym poradzi i jak najbardziej myślę, że będzie wszystko w porządku, bo reszta kopareczki, karty pozostałe są działające i w porządku pracujące. Więc ogólnie efekt tej pracy mojej, no myślę, że się pozytywnie dobrze zakończył, poza aspektem jakiegoś tam defektu u dwóch kart, ale tak jak mówię, reszta, wszystko jest dobrze, koparka będzie ładnie mu pracowała, będzie zadowolony, mam nadzieję, z efektów jej pracy. No ma tylko ją tą jedną jedyną, więc no, po tym odrestaurowaniu ona wróci do życia, do funkcjonowania, będzie na dłuższy czas, prawda, mógł sobie podziałać, pokopać. Będę mu tam pomagał oczywiście w tej obsłudze i tam ustawianiu na HiveOS-ie, no bo jeszcze nie zna tego systemu na tyle dobrze, żeby się w nim dobrze orientować, więc będę tutaj dla niego pomocą jak najbardziej z tej strony. Ktoś, kto jeszcze ktoś potrzebuje jakiejś pomocy tam na swoich koparkach czy coś, to zapraszam oczywiście pod materiałem do kontaktu lub w naszej grupie na Facebooku, Foxbaxi grupa oczywiście, więc tam zapraszam wszystkich was, którzy macie jakieś problemy, jakieś pytania, jakieś jeszcze tam chcecie kontakt, czy ze mną, czy tam z ACI, czy z Adrianem, to zapraszam was tam do drugiej grupy. A tak poza tym, no to działamy, wspieramy się, wspomagamy i ja jestem po to, żeby wam tutaj oczywiście wiele różnych ciekawych informacji pokazywać i opowiadać. Co jeszcze? No i w sumie tak, no materiał już będę chyba tutaj kończył, nie przedłużając, bo nie będę tutaj bardzo się tutaj nad tym tematem długo już rozpowiadał, ale tak jak mówię, zapraszam na kolejne materiały, dziękuję wam za subskrypcję, dziękuję wam za komentarze pod materiałami, dziękuję za to, że oglądacie, jesteście, bardzo to jest super dla mnie, wspierające, bo przez to wiem, że mam potrzebę tworzenia kolejnych świeżych materiałów dla was opowiadających o miningu, o koparkach, o różnych problemach, jakie nas, górników oczywiście, kryptowalutowych spotykają. Więc po to te materiały będą dalej następne oczywiście tworzone. Wiele osób się ze mną kontaktuje, wiele osób
prawda, chcę zacząć przygodę miningową, no to oczywiście staram się wytłumaczyć, powiedzieć, przekazać wiele podstawowych informacji, żeby no, byli ci nowi świadomi tego, na co się piszą, czego to dotyczy, żeby nie było jakichś dziwnych zaskoczeń i potem no, rozczarowań, że miało być tak pięknie, a wyszło zupełnie inaczej, więc nikomu tutaj nie opowiadam jakichś ściemy czy jakichś chorych, urojonych liczb, tylko mówię otwarcie, tyle i tyle zarabiamy, tak i tyle możemy uzyskać i jakie są ewentualnie prognozy dalsze. To każdy o tym jest tu uświadomiony i poinformowany, żeby było to klarownie i istotnie pokazane i wyjaśnione. Więc będę kończył ten materiał. Reasumując, koparka się udała. Piotrze, no, pozdrawiam Cię, mam nadzieję, że będziesz zadowolony i jak najbardziej no, postarałem się, żeby to wszystko doprowadzić do życia, bo było w takim stanie, jakim widzieliśmy na początku materiału, więc teraz no, wreszcie ten sprzęt możemy nazwać normalnie pełnowartościowym, prawda, działającą kopareczką, która będzie no, długofalowo mogła Ci dalej służyć i pracować dla Twoich potrzeb. Pozdrawiam Cię gorąco, Piotrze, pozdrawiam Was, moi tutaj widzowie i górnicy. I niech moc oczywiście hash rate'u będzie z Wami i niech wallety Wam jak najbardziej powiększają się od różnych coinów. Trzymajcie się, do następnego materiału. Hej, hej!